W Działdowie miłośników poezji nie brakuje. Są tacy, którzy czytają, ale i też ci, którzy piszą. Większość z nich, tak jak Renata Buczyńska, działa w działdowskiej kuźni słowa. Kobieta na co dzień zajmuje kierownicze stanowisko w jednej z lokalnych firm. Od wielu lat jej pasją jest poezja. Właśnie wydała swój drugi tomik Alergia na papierze. Publikacja zawiera utwory, które powstały w ciągu kilku minionych lat. Pewnie są nieco inne niż te, które zawarłam w swoim pierwszym tomiku, ale też przez ten czas jakieś tam doświadczenia życiowe wpływają na to, jaki jest teraz ten tomik. Głównie mimo wszystko tematyka uczuć, emocji. Niektórzy mówią, że jest to literatura kobieca, ale to nie do końca tak. Aczkolwiek oczywiście jestem kobietą, więc pewnie piszę w pewien sposób specyficzny. To już do oceny czytelnika. Często sięgają po ten tomik młodzież, sięga, ale głównie jednak chyba osoby w moim wieku. Od wydania pierwszego tomiku zatytułowanego Skrzydeł nie porzucaj minęły już 4 lata. Poetka przyznaje, że wiele przez ten okres się zmieniło. Zmiany te wpłynęły również na jej twórczość. Poznaje się nowych ludzi, znajduje się człowiek w innych sytuacjach życiowych, inaczej patrzy nawet na te same sprawy. No i generalnie też czas, który upływa, sprawia, że inaczej odbiera się niektóre zdarzenia w życiu. Zainteresowanych poezją i najnowszą publikacją Renaty Buczyńskiej Alergia na papierze zapraszamy już 14 listopada na promocję tomiku. Spotkanie autorskie rozpocznie się o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury.